Młodzieżowa Rada Powiatu Przasnyskiego zwróciła się do tej dorosłej rady o zniesienie opłat za wypożyczanie łyżew na lekcje WF-u. Udało się i teraz na łyżwach mogą jeździć za darmo. Bardzo fajne, ponieważ można sobie pojeździć z nauczycielami WF-u, którzy też są bardzo fajni. I jak ktoś czegoś nie umie, to może się poduczyć. Mi się na przykład podoba, że można spróbować, że można się tutaj rozpędzić. Dotychczas podczas lekcji wychowania fizycznego za wypożyczenie łyżew trzeba było zapłacić 5 zł. Przez te pieniądze na te łyżwy zdarzało się, że nie chodziły. A teraz każdy będzie mógł wejść, jak będzie mu się podobało, na lekcji WF. Od 21 lutego uczniowie szkół średnich z powiatu przasnyskiego podczas lekcji WF-u na lodowisku nie będą już płacili za łyżwy. Nam bardzo zależy na tym, żeby młodzież aktywnie się poruszała, szczególnie po tych czasach, gdy byli zamknięci, gdy nie mieli możliwości korzystania z niektórych obiektów, żeby powrócili do takiej aktywności fizycznej i to w znaczący sposób. Z Przasnyskiego Krytego Lodowiska podczas lekcji wychowania fizycznego korzystają uczniowie z 5 szkół średnich, czyli ponad 2000 osób.